Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Mamy dziś dla Was trochę inny odcinek, ponieważ nie będzie to do końca instrukcja, nie będzie to do końca recenzja, tylko nasze rzeczywiste pierwsze wrażenie i unboxing gry, której premiera będzie miała miejsce 10 listopada. Tak. Dokładnie 10 listopada na sklepowe półki wjedzie olbrzymia gra od Portal Games, czyli Clash of Cultures. Edycja polska. Jest to gra, która ma już swoje lata, bo jest z 2012 roku, tylko to jest wersja odświeżona z dodatkiem Cywilizacja w środku, w pudełku. Dokładnie. Więc... My już jakby pierwszą rozgrywkę mamy za sobą, więc nie będziemy tutaj oceniać tej gry. Przedstawimy Wam tylko i wyłącznie to, co myślimy właśnie o tej pierwszej rozgrywce, tak naprawdę po rozłożeniu tej gry, co nam się podoba. Takie rzeczywiste nasze spojrzenie świeże, bo my tej starej wersji nie znamy, znamy tylko i wyłącznie właśnie tą. Bardzo dziękuję Portalowi za taki egzemplarz, że możemy zweryfikować, co jest w środku, z czym to się je, ale taka naprawdę recenzja, no to musi być po kilkunastu partiach, no i na pewno w większym gronie, bo jednak no graliśmy tylko w dwie osoby, ale ja już chyba przynudzam, więc zobaczcie, co jest w środku. Zaglądamy do środka. No, powiem Wam, że pudełko jest całkiem sporych rozmiarów. I po otwarciu od razu rzuca nam się w oczy instrukcja. Gruba. Gruba. No taka całkiem spora. Ale uwierzcie mi, instrukcja jest napisana tak fajnie. Ja nie wiem. Z takimi przykładami, że naprawdę wystarczyło przeczytać ją raz, żeby na spokojnie można było usiąść do pierwszej rozgrywki. No i nie powiesz, wytłumaczyłem Ci chyba całkiem sprawnie, nie? Tak, tak. Wiedziałeś, o co chodzi, bo wygrałeś, więc musiałeś zrozumieć, o co chodzi. No ja zawsze wygrywam. Dobra, więc tak. Tu jest jakiś woreczek dodatkowy. Oprócz tego mamy pomoce gracza. Akurat fajne, bo tak, są takie tekturowe, to jest super twarde. Rozpisane w ogóle wszystko, więc tak naprawdę jakby... Jak już ktoś się zaznajomi z instrukcją, to potrzebuje tylko i wyłącznie to, aby zagrać. Uciekła mi jedna. Tak, pomoce gracza, one są dwustronne. Z jednej strony jest ta podstawowa wersja, z drugiej jest rozszerzona o dodatki i o te rzeczy, które dodatki wprowadzają, czyli tam dodatkowe figurki, dodatkowe wojsko. Tak. Więc rzeczywiście to jest też fajnie napisane. Tutaj są też wszystkie koszty, które potrzebne są, żeby zagrać jakieś budynki. Akurat ta instrukcja, ta jakby pomoc jest bardzo przydatna i korzystaliśmy z niej bardzo, bardzo często. Duże planszetki gracza, na których są tak naprawdę wszystkie informacje na temat rozwoju naszej cywilizacji. Jest tu tak naprawdę wszystko fajnie rozpisane. Rolnictwo, budownictwo, żegluga, edukacja i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie tak naprawdę wkładamy kosteczki, oznaczając konkretny rozwój, konkretnego rozwinięcia. Poprzez umieszczanie tych właśnie kosteczek, no i oczywiście właśnie od razu jest opis, co nam to daje. Gra jest bardzo złożona, jakby jedna decyzja powoduje to, że dzięki niej będziemy mogli tak naprawdę z drugiej opcji na przykład korzystać za darmo, będziemy mogli ją rozbudować na przykład właśnie za free, bez płacenia konkretnego kosztu. Dodatkowo nam te wszystkie właśnie kosteczki, które wkładamy, mamy też niebieskie obszary oraz żółte, dają nam przy okazji właśnie takie urny. W sensie, to się nie nazywa urna. To jest żeton kultury, ale ja to mówię urna. Jest żeton kultury oraz możemy mieć żeton nastroju, czyli nastrój właśnie miasta za te żółte na przykład. Więc tu jest bardzo wiele złożoności, więc trzeba wszystko po prostu czytać. Ale planszetki są bardzo fajne. Mhm. Nie są dwuwarstwowe, ale są po prostu takie, że ale właśnie to też jest fajne są dziury. Więc jest tak, to dla mnie to jest super, że kładziemy kosteczkę i się nie przesuwa. Dokładnie, nawet ostatnio żeśmy rozmawiali o dwuwarstwowych planszetkach przy okazji jakiejś gry i też mówiliśmy, że w sumie one nie muszą być nigdy dwuwarstwowe, one mogą mieć wycięcia na te kostki, bo to też nie ucieka. Też fajnie się to tu wkładało i wiesz, jakby wszystko wiadomo, o co chodzi. No i to. Dobroci, których jest tutaj mnóstwo, ponad 350 figurek. To, z czym ta gra po prostu się je i z czego słynie, to figurki. Ja mówię, to odsunę tutaj sobie. No, tak, bo tego to wielka ilość kolorowych figurek w czterech kolorach graczy. Mamy też szare figurki dla barbarzyńców, którzy najeżdżają na nasze miasta. Czarne dla piratów i takie ładne dla cudów. Dokładnie, cuda więc jest tutaj tych figurek sporo. Pewnie w przebitce pokażemy Wam dokładnie, jakie są rodzaje tych figurek, no bo jest ich naprawdę mnóstwo. Od takiej naprawdę załogi, poprzez statki, to co będziemy dokładać do miast, bo to jest też w ogóle bardzo fajne rozwiązanie, że mamy takie malutkie osady, których nie mogę oczywiście znaleźć.
O, takie malutkie osady, które dokładamy do nich miasta. Mogą być takie cztery, powiedzmy, elementy miasta w koło. Tu akurat mam na przykład latarnię, nie, obserwatorium. Obserwatorium, tak. Może być świątynia, Właśnie mam forteca, świątynię na przykład port. teraz. No i to jakby wszystko jest tak dokładnie dopracowane, ale to pokażę wam właśnie na przebitkach. Tak samo właśnie są szare, no mniej więcej takie same poza miastami, tylko ci właśnie wszyscy najeźdźcy w takim szarym, neutralnym kolorze oraz czarne mamy Statki piratów. piratów, dokładnie. No oczywiście to jest poszerzone o te właśnie jakby figurki też z tego dodatku cywilizacje, bo tutaj są na przykład chociażby ten słoń, on jest z dodatku są przywódcy, którzy są tutaj. Wszystko jest wymieszane. No i oczywiście jest cudów. Cudów jest chyba 8, Tak. z tego co pamiętam. Tak, 8 cudów. Ciężko jest zbudować, ale jest taka Ale są. możliwość, dokładnie. Więc no tutaj rozkładanie tego trochę nam wczoraj zajęło, bo chcieliśmy sobie pięknie, symetrycznie to ładnie rozłożyć. Więc rzeczywiście, no tutaj jest mnóstwo dobroci. Tak, ale właśnie poza tym, że tutaj są te figurki, to jakby nie wszystkie się jeszcze nawet mieszczą w tym pudełku, bo są jeszcze osobno takie figurki na koniach. Tylko one właśnie, tak? Tak, Tak, bo one się tylko tutaj nie one są na koniach, bo mieszczą. one są takie duże. To jest Trochę były powyginane kawaleria. niektóre lance, ale to nie wiem, mi to jakoś nie przeszkadza. Ale jak ktoś Nie. jest naprawdę takim estetą i potrzebuje to, żeby te lance były proste, no to może to przeszkadzać, bo to jakby widać takie różnice, że No jedna jest niektóre prosta, tak. jedna jest krzywa Rzeczywiście. i tyle. Mamy również kosteczki. Kosteczki dla każdego gracza. Te kosteczki właśnie wkładamy w te główne planszetki. Już nie ma co tłumaczyć. Tak. Kosteczki. Dokładnie. Co mamy jeszcze? Mamy żetony Żetony nastroju. nastroju. Miasto jest po prostu radosne, jest złe, jeszcze może być neutralne, czyli. Rozgniewane. No dobrze, no Ona to jest jest złe. rozgniewane. Okej. Potem mamy żetony tutaj jałowej ziemi. To są takie żetony z tym X-em. Znacznik pierwszego gracza, znacznik rundy, no i żetony zasobów. Fajne jest w tej grze to, że tutaj nie zbieramy zasobów. Tu nie ma znaczników zasobów, gdzie ktoś tam pobiera, jak zdobywamy na przykład pożywienie, czy zdobywamy drewno, złoto, to wyciągamy gdzieś tam z puli ogólnej, tylko zaznaczamy to sobie na planszetkach swoich. I Tutaj na górze przesuwamy. i przesuwamy po prostu znacznik. Jeżeli zdobywamy, to przesuwamy w tą stronę, jeżeli odejmujemy, to tam przesuwamy w drugą. Bardzo fajne, oczywiście nie możemy mieć więcej niż 7. Dobra, co Mamy mamy dalej? również właśnie te urny, o których powiedziałem. Żetony kultury. Tak, żetony kultury. Dokładnie. No i co jeszcze? Mamy teraz tak. Tor rund, taki malutki, ale bardzo przystępny, uważam, bo jakby wszystko dzięki temu Tak. było widać. A co to? Zmienny koniec gry, a jakiś inny Zmienny wariant, koniec gry. okej. Tak, do Tak, wariantu zaskoczyło mnie to. dokładnie. Mamy planszetki terenu. Takie sobie, z czym mi to się kojarzy? Z Katanem. No fajnie Z Katanem wtedy. mi się kojarzy, dlatego że tam też są właśnie heksy, które sobie układamy na Tak, no planszy. właśnie. No i też są właśnie, jest las, są góry, są takie zwykłe pole. No nie mamy, w sensie w dodatkach mamy jeszcze właśnie wodę. No ale generalnie każda rzeczywiście jest Tak. no inna, powiedzmy. A na rewersie też są przypisane konkretne dla tego dodatku z tych cywilizacji. Tak, na przykład Tak. właśnie mamy dla Majów, że Osobna. mamy Tutaj dla dla Wikingów Wikingów, jest inna. Egipt, Fenicjanie, Kartagina. I te, o, A. te cztery takie, są cztery płytki startowe, które wykorzystujemy normalnie, po prostu jak gramy bez tego dodatku, to one są po prostu dwustronne i wybieramy sobie stronę, z którą będziemy zaczynać rozgrywkę, nie? Więc tak naprawdę tutaj mamy takie dwustronne płytki, żeby je odróżnić. Dlaczego te płytki są takie, że z drugiej strony są niewiadome? No bo jest to gra typu 4X, w której będziemy rozwijać cywilizację, eksplorować nowe tereny, będziemy podbijać, no i tam rozprzestrzeniać swoje własne. Ten to jest taki typu trochę jak Eclipse, Chciałem powiedzieć. Twilight Imperium, więc tak naprawdę tutaj tylko, że tutaj opieramy się na cywilizacji. Te płytki na początku rozgrywki są zakryte, leżą na stole i dopiero w momencie, kiedy będziemy eksplorować teren, będziemy te płytki odkrywać. Bardzo fajny zabieg, bo rzeczywiście można dużo rzeczy tam zbadać. Dzięki dodatkowi mamy również planszetki właśnie konkretnych, jak to nazwać? Może nie tyle dodatkowi, tyle do. No chociaż no, No tak, tak. dobrze, dobrze. Mamy konkretne cywilizacje, właśnie Wikingowie, Majowie, Persja, Indie, Rzym, Chiny, Japonia, Grecja, Celtowie, Aztekowie, Fenicjanie, Babilończycy, Kartagina, Hunowie, Egipt. Dokładnie, No bo z i tego to jest działa tak trochę. samo jak te główne planszetki, że każdy tak naprawdę na początku gry otrzyma swoją jakby losową właśnie cywilizację,
która będzie z nami przez całą rozgrywkę. I dostaniemy również karty władcy, to pokażemy zaraz. Mhm. I właśnie będziemy również wkładali sobie kosteczki w te nasze planszetki, rozwijali konkretne, powiedzmy, zdolności tej konkretnej cywilizacji. No i tak to wygląda. Jeszcze jest więcej, bo jest tego sporo. Kości. Tak. Kości, dzięki którym będziemy mogli toczyć różne batalie, różne wojny. Będziemy również mogli mieć wpływ kulturowy dzięki tym kościom. Dokładnie. Bardzo fajne kości, to są takie dziesięciokąty chyba, tak? Pięć? Nie, dwunastokąty, tak. Na których mamy zarówno obrazki. Te obrazki to są zdolności konfliktu, konkretnych tak naprawdę jednostek, tak. No bo na przykład jak będziemy mieli słonia, przypuśćmy, ten słoń będzie wędrował dla, nie wiem, żeby zdobyć miasto bądź pokonać po prostu przeciwnika. Jeżeli wylosujemy takiego słonia, to dzięki temu mamy po prostu... Ale rzucam. Mamy po prostu jakby zdolność tej konkretnej kości, a oczywiście sumujemy wartości na kościach, dzielimy przez 5, no i tak dalej, i tak dalej, ale o tym może sinus kiedyś. Cosinus alfa i omega, bo tam jest rzeczywiście trochę tego. I mnóstwo kart. No i oczywiście to, co nam zostało jeszcze do pokazania, to patrzcie. Po pierwsze, to jest w tej grze jest bardzo dużo figurek, bardzo dużo żetonów i jeszcze bardzo dużo kart. Tak, karty dzielą się na zielone cele. Cele mamy tak naprawdę... Może tak, zielone cele i mamy cele, tak naprawdę, jakby są dwa cele na każdej karcie. To są takie cele, powiedzmy, które możemy mieć w fazie podsumowania oraz takie natychmiastowe. Tym się one różnią, jak są jakby dwie. Dokładnie i wypełniamy jeden, jeżeli zdobędziemy taki cel, odkładamy odkrytą kartę, bo na koniec ona punktuje nam po prostu dodatkowe dwa punkty. Mamy karty wydarzeń, które tutaj są niebieskie, jest to dosyć spora talia kart. No i tutaj są też różne fajne rzeczy. Ale bo mogą złe. Być to karty akcji, ale też złe typu, niszczy się miasto, jakieś trzęsienie ziemi, kataklizm, najazd tak. barbarzyńców, piraci. Fajne to jest to, że te karty wydarzeń, one są aktywowane co jakiś czas, kiedy usuniemy dokładnie z planszy swojej trzy kosteczki rozwoju, przeniesiemy na konkretne rozwinięcie, wtedy będziemy dociągać kartę akcji, tego kartę wydarzenia. Bardzo fajne rozwiązanie, fajnie, że te karty tutaj są. Mamy również żółte karty akcji. Tak naprawdę w każdej fazie podsumowania każdy z graczy otrzymuje nową kartę celu, nową kartę akcji. Kartę akcji można również zdobyć dzięki, nie wiem, niektórym jakimś jednostkom, dzięki niektórym częściom miasta. No i też tak naprawdę tutaj są informacje o tym, jak to jest konkretna akcja, co możemy wykonać jako nie, dodatkowa akcja, jako nie wiem, jako akcja zamiast po prostu głównej akcji, ale też karty akcji przydają się podczas walk do jakichś różnych taktyk. No i tyle chyba z mojej strony. No i tyle, dokładnie. Mamy karty cudów fioletowe. 8 cudów. Każda odpowiada jednemu cudowi, czyli jednej tej figurce. Tak. Czyli każdy z graczy tam będzie mógł dobrać taką kartę, jeżeli rozwinie specjalne rozwinięcie, bo tego to nie jest tak łatwo, żeby to dobrać i żeby to zbudować. Trzeba specjalnie rozwinąć swoją cywilizację, żeby zbudować taki cud. No i tak naprawdę są tu założenia, które jakby karta nam da, ten cud wybudowany oraz to, za co musimy ten cud postawić. No ciężko postawić. Ciężko go postawić. 4 punkty na koniec rozgrywki dostaniemy, gdy taki cud postawimy. No i mamy również ostatnie karty, czyli czerwone karty przywódców. Te karty po prostu odpowiadają konkretnym naszym płytkom, o których już mówiliśmy. Czyli po prostu jeżeli wylosujemy sobie wikingów, no to właśnie mamy 3 przywódców wikingów, których będziemy mogli w trakcie rozgrywki zagrywać, ale przywódcę, figurkę jego mamy tylko jedną. Jeżeli wystawimy takiego przywódcę, to ten jeden z tych 3 przywódców my sobie wybieramy, którym po prostu on będzie. On. I on będzie z nami przy naszej planszetce. Gdybyśmy, nie wiem, gdyby ktoś nam go usunął, zdobywa tę kartę, na koniec gry z tym dodatkiem będziemy dodatkowe 2 punkty na koniec rozgrywki. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład tego przywódcę zagrać raz jeszcze, po prostu zagrywamy inną z tych pozostałych kart. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. I co? To wszystko? To wszystko. To puste wszystko. Pudełko. Puste pudełko. No tego nie będziemy już tutaj wyciągać, jeżeli chodzi o konie. No bo to są po prostu te figurki koni. Więc widzicie, zawartości jest mnóstwo. I gra prezentuje się na stole bardzo dobrze. No i teraz tak. Sporo miejsca. To właśnie, jakby karton jest takich rozmiarów trochę Nemezis, może troszkę niższy. Ale no, cena jest jaka jest. No i generalnie rzeczywiście jakby do nas już trochę głosów doszło, że no cena hamuje niektórych graczy, żeby kupić tę grę. I teraz generalnie w sprzedaży na stronie portala można jeszcze kupić grę no, troszkę taniej niż ona będzie jakby w docelowej cenie, bo gra będzie w okolicach około 600 zł, prawda? Tak troszkę.
Teraz no tak 500. Około chyba 480, coś w tym stylu. Tak no mi... i w zależności od jakiego sklepu, tak, oczywiście. Wiadomo, jest to tańsza cena, bo to nie jest sugerowane. Ja jakby mówię na razie jakby o samym portalu. No i rzeczywiście, cena może odstraszać, ale ja uważam, że za ilość komponentów, no to jest taka cena normalna. No i za jakość rozgrywki, bo powiem Wam szczerze, myśmy wczoraj zagrali pierwszy raz. Wczoraj, w sensie przed nagraniem tego filmu. To cała rozgrywka zajęła nam ponad 3 godziny, jak nie więcej. Więcej. Zrobiło się ciemno w ogóle. I powiem Wam szczerze, nawet nie zauważyliśmy, że tyle czasu minęło. Tak. Bo po pierwsze były emocje, prowadziliśmy tam jakąś niewielką walkę, bo wiecie, na dwie osoby to jest trochę tak, trochę mieliśmy takie wrażenie jak nieraz w Eclipse. Eclipse sobie sztucznie wydłużamy, bo nam trochę brakuje tam akcji, żeby rzeczywiście doprowadzić się do jakiejś wojny. Tutaj tą wojnę szybciej żeśmy sprowadowali, ale nie odkryliśmy wszystkich terenów chociażby, nie zdążyliśmy się też tak porządnie rozwinąć, bo wiecie, też jeszcze nie łączyliśmy też wszystkich akcji tak jak no powinniśmy. I też przy okazji ta pierwsza rozgrywka była po prostu z ciągłą instrukcją, cały to, że Piotr ją przeczytał, nie znaczy, że my tak naprawdę wszystko wiemy od razu, tak? Było też momenty takie, że na przykład, a coś w ogóle robiliśmy przez moment źle i w ogóle trzeba było to zmienić. Wiecie, no, to, no jednak to jest, to nie jest tak naprawdę gra, którą się poczyta instrukcję, tak? Jakiś taki, nie wiem, typowy Euras i można po prostu wszystko wyjść tu i teraz. Tu jest naprawdę tyle zależności, tyle czytania, kombinowania, że nie da się zapamiętać wszystkiego od razu, więc no trzeba do tej instrukcji po prostu wracać. Tyle, że ta instrukcja nie jest trudna. Tak, ona jest przystępna. Ona jest przystępna, że to jest fajnie napisane i szybko się rzeczywiście zdobędzie. Więcej oczywiście o grze opowiemy Wam w momencie, kiedy ogramy ją trochę więcej razy i też spróbujemy zagrać w 4 bądź 3 osoby, bo wiadomo, wtedy na stole się dzieje więcej, ta rozgrywka też wygląda inaczej. To by miał być unboxing, a przy okazji opowiedzieliśmy Wam o naszych pierwszych wrażeniach. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. To co? Żegnamy się. Tak, żegnamy się. My musimy chyba grać dalej, no bo trzeba zobaczyć, z czym to się bardziej je i w ogóle. Dokładnie. Więc co? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa!